Przychodzi taki czas w życiu człowieka, że trzeba porozmawiać o śmierci. Dla mnie on nastał w 20. odcinku. Nie będzie to jednak rozmowa o mojej śmierci, czy o śmierci tego podcastu, a o podejściu do śmierci jako tematu w obecnym społeczeństwie. Bohaterką tego odcinka jest Ania Franczak, która po doświadczeniu osobistej straty i trudach, z jakimi się wtedy zmierzyła, postanowiła zostać towarzyszką w żałobie, a następnie kształcić się na dulę umierania. W międzyczasie założyła Instytut Dobrej Śmierci, dzięki któremu szerzy wiedzę na temat właśnie umierania. Zapraszam Cię do odcinka, w którym będzie mowa o tym, dlaczego nie lubimy rozmawiać o śmierci, czy żałoba jest potrzebna oraz jak możemy pomóc osobie po stracie bliskich. Będzie też o tym, dlaczego ludzie w hospicjum żyją dłużej i co to znaczy Death Cafe. Cześć, tu Wojciech Górek, a to mój podcast Jak żyć lepiej, czyli o metodach oraz ideach mających wpływ na poprawę jakości naszego życia i płynącej z niego satysfakcji. Witaj serdecznie, Aniu. Dzień dobry. Powiem Ci od razu na wstępie, bardzo Ci dziękuję w ogóle za przyjęcie zaproszenia do tego wywiadu, do tego spotkania. Cieszę się niezmiernie, że nam się to udało, ponieważ jak w ogóle zaczynałem, powiedziałem Ci to już wcześniej, ale potrzebuję to też powiedzieć oficjalnie. O śmierci chciałem porozmawiać, od kiedy w ogóle myślałem o tym podcaście. Gdzieś tam w moich odkryciach takich rozwojowych, życiowych, był taki moment, kiedy śmierć stała mi się bardziej bliska i doszedłem do wniosku, że ja użyję słowa w cudzysłowie za zaprzyjaźnienie się z nią, a tak naprawdę chodzi o zaakceptowanie jej, że ona po prostu jest i przestanie udawać, że nie istnieje, zmieniła jakość mojego życia. Natomiast, albo wpłynęła na jakość tego życia. Natomiast no nie miałem z kim o tym porozmawiać. No i los mi w końcu zesłał ciebie. Także to słowem wstępu, jeśli chodzi w ogóle o taką genezę tego. Wiesz co, no masz, tak sobie pomyślałem, że w ogóle biorąc pod uwagę twój rodowód, bo masz wielokulturowy rodowód, dodatkowo skończyłaś kulturoznawstwo, podróżowałaś wiele, to dało ci tak naprawdę, można powiedzieć, nieświadomie niezłe podstawy i podłoże pod to, czym się zajmujesz. Zajęcie masz, no umówmy się, dosyć niecodzienne, które z jednej strony właśnie, o to zaraz cię zapytam, pytanie, czy one rzeczywiście jest niecodzienne, bo dotyczy 100% społeczeństwa. Niemniej jednak potwierdził to jeden z webinarów, który prowadziłaś i moje osobiste doświadczenia też to potwierdzają. Temat śmierci jest tematem tabu. I tu nasuwa się moje pierwsze logiczne pytanie. Dlaczego boimy się śmierci? Dlaczego boimy się śmierci? Dlaczego nie chcemy o niej rozmawiać? No, dlaczego się boimy śmierci? Ja myślę, że to jest najbardziej naturalny i ludzki lęk, który każdy ma. To, że śmierć jest po prostu taką ostateczną granicą tego, co wiemy i na co mamy wpływ. Myślę, że to wzbudza ogromny lęk, że to jest jak najbardziej normalne i ludzkie. Natomiast to, co niekoniecznie jest normalne, to jest ten ogromny lęk przed rozmową o tym. I tu wchodzimy w ten temat tabu, o którym wspomniałeś, że temat śmierci obecnie jest bardzo mało obecny, na przykład w sferze publicznej, w debacie publicznej, w mediach. I oczywiście to się zmieniło też w ciągu ostatnich 2 lat przez pandemię, ale jednak to nadal jest temat, o którym dużo ludzi się boi o tym mówić, czują od razu jakąś niepewność, jak to ubrać w słowa. I to jest zdecydowanie typowy dla tego obecnego momentu w historii. Ja myślę, że nie zawsze tak było. I może źródłem tego milczenia jest to, że mamy
coraz mniej kontaktu ze śmiercią. W sensie, że przez ostatnie dekady śmierć coraz bardziej zniknęła z naszego bezpośredniego doświadczenia. W takim sensie, że ludzie umierają w szpitalach zamiast w domu w większości przypadków, że osoby zmarłe są w domach pogrzebowych, a nie w domu, jak to kiedyś było, że było czuwanie w rodzinie. Więc jest wiele takich powodów, dlaczego śmierć zniknęła z naszego życia i ja w tym właśnie widzę źródło tej atmosfery tabu. Właśnie przypomniałaś mi, że kiedy zmarła moja babcia kilkadziesiąt lat temu, ona 3 dni spędziła w domu jeszcze. Ja miałem okazję przyjść. Moi rodzice mnie przyprowadzili, żebym ja się z tą babcią jeszcze pożegnał. I do dziś pamiętam ten obraz. Pamiętam, że się bałem jako dziecko. I czy to i babcia, i dziad, oboje w zasadzie. Ale jednak to zrobiłem. I to rzeczywiście bardzo mocno przełamało mnie w tym kierunku. Że wyszedłem naprzeciw i to był prawdopodobnie jeden z ruchów. Rzeczywiście może być to jeden z powodów, o których mówisz. Żyjemy dzisiaj w czasach wygodnych, w czasach, gdzie ma być czysto, sucho, po prostu pewnie. Mówię teraz frazesem z reklamy. I ci panowie, smutni panowie, którzy przychodzą z zakładu pogrzebowego, oni za nas już w zasadzie robią wszystko, prawda? W dużej mierze. A kiedyś tak nie było i może rzeczywiście właśnie no, to do czego nie mamy dostępu, to tego się boimy. Dokładnie. I nie wiem, czy za tym stoi tylko wygoda, albo może to jest jedna z motywacji, dlaczego to dzisiaj tak wygląda, ale może to jest też taka próba chronienia się, no, że może panuje takie myślenie, że pewne rzeczy są zbyt trudne, więc musimy się od nich chronić. Przez to na przykład, że nie patrzymy na to. I tak naprawdę w sensie intencja chronienia się jest w tym jest coś, nazwijmy to, dobrego, nie? Bo chcemy oszczędzać sobie bólu, ale tak naprawdę to chronienie się od trudnych doświadczeń długofalowo ma odwrotny efekt, nie? Że właśnie z tego może wyrastać jeszcze głębszy lęk. Myślę, że każdy psycholog czy psychoterapeuta powie nam, że samo odwrócenie głowy nie załatwia sprawy. Prawda? Prawda. Aniu, zajmujesz się tematem śmierci zawodowo, o tym już powiedzieliśmy. Jesteś w stanie powiedzieć z grubsza, ilu osobom towarzyszyłaś w odejściu w życiu? Wiesz co, no w tej chwili ja tak naprawdę działam w dwóch obszarach. Główna moja praca krąży wokół tematu żałoby. Jestem towarzyszką w żałobie i pracuję z osobami, które straciły kogoś. I dodatkowo jestem równolegle w trakcie szkolenia do duli umierania, więc do towarzyszki w umieraniu. I to jeszcze trwa, więc ja jeszcze nie działam aktywnie zawodowo w tym, ale już regularnie ludzie się zgłaszają do mnie w tym temacie, bo wiedzą, że ja się w to wgłębiam. Więc działam, powiedzmy tak, konsultacyjnie dla rodzin, które mają taką sytuację, że jest chora osoba i oni nie wiedzą, czego się spodziewać, jak to może wyglądać, jak rozmawiać o tym, jak przełamać tą barierę lęku i milczenia. I towarzyszyłam ludziom przy umieraniu w mojej rodzinie i jako wolontariuszka w hospicjum przed pandemią tak naprawdę, bo od kiedy mamy wszystkie te restrykcje, dostęp do hospicjum, no to jest bardzo skomplikowane w tej chwili. Ustaliliśmy już, że rzeczywiście trochę się odsunęliśmy od śmierci, że może jest to powodem, dlaczego czujemy lęk. No to teraz pytanie moje, co możemy zrobić, żeby to przełamać? Rozmowa, no to jest okej, okay, no ale jak do tego doprowadzić, skoro ogólnie uważamy, że jest to temat tabu? Jak ty wychodzisz temu naprzeciw? No mój taki główny krok, który ja podjęłam
tym obszarze przez ostatnie 2 lata, to było uruchomienie takiej inicjatywy społecznej wokół tego tematu. Właśnie razem z całą grupą, z takim interdyscyplinarnym kolektywem ludzi stworzyliśmy Instytut Dobrej Śmierci. I to jest inicjatywa, która dba, jako misję ma edukację o śmierci i promocję to takie dziwne słowo, ale w pewnym sensie promocję otwartego dialogu o śmierci. I robimy to przez szkolenia, warsztaty, webinary, przez takie spotkania, które się nazywają Death Cafe. To jest takie otwarte spotkanie, w którym może uczestniczyć każdy, kto po prostu chce rozmawiać o śmierci, ale może w ramach swojej rodziny albo wśród swoich znajomych nie znajduje osoby, która jest chętna do tego albo która się właśnie nie boi tej rozmowy. I to jest zawsze takie wzruszające tak naprawdę, co się odbywa na tych spotkaniach Death Cafe, bo zazwyczaj tam panuje taka bardzo ciepła atmosfera. I to nie jest spotkanie jakieś, nie wiem, makabryczne i ponure. Nie jest to stypa. Stypa też nie musi być ponura. No nie musi być, ale tak wiesz, a propos ponurego, nie? Takiego jednak spojrzenia w Polsce, nie? Że raczej nie sądzę, żeby w Polsce się stypa kojarzyła pozytywnie, nie? Różnie. Na stypach też czasami ta atmosfera się zmienia właśnie. Może temu nawet służy stypa, nie? Że wychodzimy z uwagi na śmierć, przekierujemy uwagę na życie, przez to, że jesteśmy we wspólnocie razem, jest jedzenie, jest picie, są wspomnienia i opowiadanie. Nie? To jest dokładnie sedno stypy tak naprawdę. No tak, z reguły te opowieści są raczej pozytywne, prawda? Mm. Wspomniałaś o Death Cafe, spotkania, gdzie je organizujecie w Polsce? W tej chwili głównie online. Z powodu oczywistych. Natomiast te Death Cafe to nie jest nasz pomysł, tylko to jest ogólnoświatowa inicjatywa, która się zaczęła ponad 10 lat temu i na całym świecie w różnych miastach odbywają się te spotkania. Przed pandemią ja to organizowałam razem z Anią Harko w warszawskiej kawiarni Młodsza Siostra. Kiedy to tylko będzie znowu możliwe, żeby takie spotkania we większym gronie organizować w przestrzeni publicznej, to zrobimy. W tej chwili, w tej wersji online, jednak też jest taka pozytywna strona tego, że uczestniczą ludzie z całej Polski i często nawet polscy z innych krajów, więc kiedy na początku tam pytam, skąd się łączycie dzisiaj do naszej wirtualnej wioski, to ludzie tam czasami piszą z Honolulu, ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, nie? I to są Polacy, którzy mieszkają po prostu gdzieś na świecie i to jest niesamowite, czy to jest możliwe. Niesamowite i pokazuje, że rzeczywiście jednak jest taka potrzeba, żeby z powrotem do tej śmierci się zbliżać. W sensie, może zbliżać w takim sensie, żeby nie robić z niej tematu tabu, ale odkręcić tak, to, że tak to, co powiem. Na przykład ja w swojej pracy albo my w tej inicjatywie Instytutu Dobrego Śmierci staramy się pokazać, to jest to, że to jest normalny temat. W sensie, że śmierć jest naturalną częścią życia i o tym można rozmawiać spokojnie, bez atmosfery skandalu albo dramatu. W sensie tam jest oczywiście bardzo dużo emocji się pojawia wokół tego tematu, ale też nie tylko lęk i smutek, tylko cały wachlarz emocji. Tak samo jak żałoba nie jest tylko smutkiem, tylko żałoba jest doświadczeniem bardzo złożonym. No właśnie, mamy teraz 2 tematy. Jeden żałoby, o którym cię zapytam za chwilę, ale wcześniej jeszcze chciałbym cię zapytać
kontynuując temat tego death cafe i w ogóle zbliżania się do śmierci, co według ciebie i co z twoich doświadczeń wnosi do naszego życia właśnie brak lęku przed śmiercią? Czy ty w jednym z wywiadów, który był z tobą prowadzony, powiedziałeś, że zbliżenie się do śmierci paradoksalnie zaczęło w tobie wyzwalać poczucie spokoju. Tak, ale to nie chodzi o... Przepraszam, jeszcze chciałeś skończyć, tak? Nie, po prostu, tak? Co ty... Bo to tak mnie zaintrygowało, tak. I właśnie chciałem to pociągnąć. Tylko, że tu nie chodzi o brak lęku, tylko o świadomość śmiertelności, bo brak lęku śmierci, ja nawet nie wiem, czy to jest możliwe. W sensie ja się boję śmierci. Nie? W zasadzie tak, trochę powiedziałam. Myślę, że brak lęku to w zasadzie może nie do końca brak jest zdrowe. Brak lęku kontaktu, prawda? Z tym tematem. No? Tak, bardziej ta świadomość tego, że nasze życie kiedyś się kończy, że nasz czas, który mamy tu na tej ziemi, że on jest ograniczony. I kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że tego czasu jest niewiele, to może bardziej nam się pojawia to pytanie, okej, jak chcemy wykorzystać ten czas? Czy chcemy go spędzać w otoczeniu ludzi, z którymi się czujemy niedobrze, niewidziane, niedocenione? Czy chcemy zbudować inne relacje? Czy chcemy zostać w jakiejś pracy, która nas frustruje i wyciąga z nas całą siłę i energię? Czy chcemy się zająć czymś, co nas ożywia? Więc to myślenie o śmierci tak naprawdę zawsze doprowadzi do myślenia o życiu i o tym, jak chcemy żyć. I bardzo tak skrawnie to sformułował Irvine Yalom, bo on mówi, że fizyczność śmierci nas niszczy, nie? W sensie ta realna śmierć bliskiej osoby albo nas, natomiast pomysł śmierci, myślenie o śmierci, taka konfrontacja się filozoficzna ze śmiercią, że to nas ożywia. I to jest coś, czego dużo osób doświadcza też na przykład przez żałoby. Nie zawsze to tak jest, ale dużo osób mówi, że jednak żałoba długofalowo wniosła jakąś większą świadomość, nie? Że przez to bardziej doceniają czas, bardziej cenią rodzinę, bardziej starają się właśnie dbać o swój dobrostan może. I to jest taki potencjał, który widzę w tej świadomości naszej skończoności. Powiedziałeś żałoba. Czy żałoba jest potrzebna? Powiedziałeś z jednej strony, że tak, że ona może dać właśnie... jakieś takie ożywienie, bo zachęca nas do refleksji. Ale tak ogólnie, czy uważasz, że żałoba jest potrzebna, że każdy człowiek powinien być opłakany w jakiś tam sposób? Mówię w przenośni opłakany. No właśnie takie kategorie, co jest potrzebne albo co powinno, to jest mi bardzo, jestem bardzo daleka od jakiejkolwiek, nie wiem, powinności, bo u każdej osoby to wygląda inaczej. Każdy przeżywa żałobę w różny sposób. Jest tyle różnych rodzajów żałoby, ile jest ludzi na świecie. I takie słowa typu, jak to powinno wyglądać, tak naprawdę chciałabym, żeby nam się wyświetliła czerwona lampka, kiedykolwiek słyszymy takie słowa. Czy kiedykolwiek ktoś ze zewnątrz nam mówi, że powinniśmy... nie wiem, albo wziąć się w garść, albo że powinniśmy bardziej być w żałobie, to zawsze jest przekraczanie jakiejś granicy, bo to wygląda skrajnie różnie. I myślę, że większość ludzi, które na przykład się zwracają do mnie i z którymi pracuję jako towarzyszka w żałobie, że tak naprawdę problemem nigdy nie jest żałoba, tylko problemem jest jakiś rodzaj oporu albo niezgody własnej albo z otoczenia. Często jest tak, że ludzi
po upływie jakiegoś czasu ten proces jest jeszcze bardzo żywy, jest tam jeszcze bardzo dużo różnych emocji, myśli i tak dalej, ale osoby w otoczeniu robią się takie niecierpliwe i myślą albo mówią, no kurde, już minął rok, a on ciągle taki smutny, albo już minęły 2 lata i ona nadal regularnie płacze. No i to jest straszne, że żyjemy w takiej, obecnie w takiej kulturze, która nie pozwala na przeżywanie żałoby, albo to pozwolenie jest takie bardzo ograniczone. I to, co ja chyba głównie robię w mojej pracy, to jest stworzenie przestrzeni na żałobę. Że ja nie pomagam ludziom wyjść z żałoby, tylko ja pomagam im doświadczyć żałoby w taki sposób, jak dla nich to jest dobre. Pomagasz im przeżyć tą żałobę, tak? Zapytam cię jeszcze inaczej o tą żałobę. Bo czytając, mówisz też o tym w innych wywiadach, twoja, można powiedzieć, historia, jeśli chodzi o twoje obecne, twoje zajęcie, zaczęło się od twojej osobistej tragedii. Straciłaś dziecko i właśnie byłaś w tej żałobie. I wrócę teraz do pytania, co dała ci żałoba wtedy, po śmierci twojego dziecka? Co ona wniosła do twojego życia i jak bardzo była ci potrzebna? No widzisz, jedno słowo, przy którym się teraz od razu zatrzymałam w myślach, to było słowo tragedia. Bo ja bym z dzisiejszej perspektywy bym w ogóle nie powiedziała, że to była moja tragedia. To było jedno doświadczenie w moim życiu, które było bardzo, bardzo trudne, ale które też w pewnym sensie było ważne. Bo to, co... Taka jedna rzecz, która się bardzo zmieniła przez tą żałobę we mnie, jest to, że ja wtedy zaczęłam naprawdę dbać o siebie. Ja przed tym doświadczeniem byłam taka dość surowa wobec siebie, bardzo mocno krytyczna, bardzo dużo oczekiwania. Nie traktowałam siebie dobrze. I w tej żałobie, w której doświadczyłam przede wszystkim dużo samotności, bo moja rodzina nie wiedziała, jak mnie traktować. Wszyscy byli tak przerażeni tym tematem, że zmarło dziecko w trakcie ciąży, że główną reakcją było unikanie tematu, nie? Żeby chronić. I tu znowu mamy to błędne myślenie, że chronienie przez odwrócenie uwagi może wnieść coś dobrego. Nie wnosi nic dobrego zazwyczaj. W każdym razie byłam bardzo sama z tym wszystkim i to w jakiś dziwny sposób to był dla mnie trochę taki wake up call, że kurde, ja muszę dbać o siebie, bo nikt inny tego nie zrobi. I jeden z właśnie z takich ważnych punktów dla mnie to było to, że ja się zwróciłam ku sobie w tym doświadczeniu. I to mi zostało i za to jestem bardzo, bardzo wdzięczna. I ta żałoba też doprowadziła do wielu zmian w moim życiu, jakaś weryfikacja różnych relacji. Wyszłam z różnych relacji, które były niedobre dla mnie. Zakwestionowałam, w sensie to, że zostałam skonfrontowana ze śmiercią, która mi też pokazała, że kurde, ja też kiedyś umrę, to mi pokazało, że ja pod wieloma względami żyję w jakiś sposób, który mi się tak naprawdę nie podoba, nie? Że robię rzeczy, które dla mnie nie mają znaczenia, że utrzymuję jakieś relacje, które nie są dobre. Ja zaczęłam naprawdę bardzo dużo rzeczy w swoim życiu zmienić przez tą konfrontację z tematem śmierci. I dzisiaj mogę powiedzieć, że to dziecko, które było ze mną przez kilka miesięcy tylko w moim ciele, że to jest ta osoba, która najwięcej zmieniła w moim życiu. Że to ona doprowadziła do tylu zmian, że no, to jest niesamowite. Aż stało się to twoją misją, można powiedzieć, żeby szerzyć gdzieś
wiedzę dotyczącą podejścia i traktowania siebie nawzajem w żałobie na przykład. Tak, ostatecznie to doprowadziło do tego, ponieważ w tych latach po stracie, kiedy ja sama zaczęłam jakoś wychodzić z tego bardzo ciemnego miejsca, w którym byłam, w tym czasie spotkałam właśnie osoby, które mi opowiadały o tym, że na przykład w Anglii albo w Niemczech istnieją osoby, które się zajmują tym zawodowo, że istnieją towarzyszki w żałobie, że istnieją dule umierania. I wtedy ja pierwszy raz słyszałam o tych zawodach i byłam bardzo zaintrygowana, że i pod wrażeniem, że w ogóle są ludzie, które to robią. I też byłam oczywiście zła, sfrustrowana, że ja tego nie miałam, że widziałam, kurczę, moja historia mogłaby wyglądać inaczej. W sensie ten trudny czas, w którym ja byłam, kiedy mi tak zabrakło możliwości rozmowy, to nie musi tak wyglądać. Możemy jako wspólnota, jako społeczeństwo stworzyć dużo lepsze warunki wsparcia dla ludzi w takiej sytuacji. No i z tego właśnie się rozwijała ta moja motywacja, żeby działać w tym kierunku, żeby szkolić w tych zawodach, żeby stworzyć jakieś inicjatywy społeczne wokół tematu żałoby. Rozumiem. Wróćmy zatem do tego momentu żałoby twojej, bo tu mnie intryguje to, czego wtedy potrzebowałaś najbardziej. To tak, żeby jednocześnie może doradzić komuś w dwóch, kilku słowach, może się nam uda przekazać tą wiedzę, czego wtedy tak naprawdę potrzebowałaś? Bo mówiłaś o tym, co chcieli ci dać, albo czego ci nie potrafili dać, a czego wtedy tak naprawdę potrzebowałaś? Czego potrzebuje człowiek w takiej sytuacji? Ja wtedy przede wszystkim potrzebowałam kogoś, kto mnie widzi w tym doświadczeniu i mi mówi: widzę, że jesteś smutna i masz do tego prawo. I mi zadaje pytania, na przykład, czego potrzebujesz? W jaki sposób mogę cię wspierać? Czy jest w ogóle coś, co mogę dla ciebie zrobić? I tych słów nie usłyszałam, tylko ja usłyszałam porady albo takie próby pocieszania mnie typu: jesteś jeszcze młoda, będziesz miała inne dzieci, albo proszę, traktujmy to racjonalnie, nie zróbmy z tego dramatu. Takie reakcje słyszałam. I wszystkie w najlepszej intencji i chęci. Ludzie naprawdę myśleli, że to mi pomaga, bo to było to, co im pomogło. Nie? Jeśli osoba mówi, że trzeba coś traktować racjonalnie, to tak naprawdę ona odsłania osobie, że jej pomaga racjonalizowanie. Pytanie, czy im rzeczywiście pomaga, czy im się tak wydawało, bo to jest dosyć mocno zakopane gdzieś tak, że my jednak, od tego wyszła nasza rozmowa, od ucieczki. Ja słyszę od ciebie, że te teksty, które ty mówiłaś, były sposobem ucieczki, bo racjonalizowanie też jest formą ucieczki, prawda? Masz rację. No, w każdym razie to, co jest kluczowe i potrzebne, to jest, żeby móc wyrazić swoje myśli, emocje, smutek i żeby być w tym akceptowana przez innych. Nie, że ktoś to widzi i mówi: kurde, widzę, że jest ci bardzo trudno. A nie przeskakuje ten krok i od razu wchodzi w dawanie porady. W pewnym sensie dla mnie takim sednem empatii w kontekście śmierci, to jest taka umiejętność, żeby wytrzymać bezradność. Bo to jest wytrzymać obszar, będąc w żałobie, czy po tej drugiej stronie? Kto ma wytrzymać? Jedno i drugie. Bo konfrontacja ze śmiercią zawsze jest konfrontacja z naszymi własnymi ograniczeniami, z naszą bezsilnością, z naszą bezradnością. I to jest sednem tego doświadczenia. I to, co wtedy jest potrzebne, jest to, żeby to wytrzymać. No? Bo tu dotykamy takiej części naszej ludzkiej egzystencji,
które nie zmienimy, że śmierć istnieje. Wszystkie osoby, które kochasz, kiedyś umrą. Ty też kiedyś umrzesz, ja też. Nic z tym nie zrobimy. To jest ten podstawowy kłopot naszej egzystencji, nie? Że żałoba jest wpisana w każdą relację. Czyli wszędzie, gdzie jest miłość, ta miłość się przetwarza w żałobie. W żałobie. I wszędzie, gdzie jest żałoba, tam też jest miłość. Nie? To jedno nie istnieje bez drugiego. Żeby to wytrzymać, nie? To jest kluczem towarzyszenia komuś w żałobie, żeby nie szukać ucieczki od tego. Kiedy cię tak słucham, zastanawiam się też nad pytaniami, jakie może zadawać sobie człowiek, który daleko jest do myślenia w ogóle o śmierci. I przyszło mi do głowy takie pytanie, czy zaakceptowanie faktu, że jest śmierć, może spowodować jednocześnie, że w przyszłości, kiedy będę chory, dzisiaj jest takie, o tym już rozmawialiśmy wcześniej, jest tendencja do tego, żeby walczyć z chorobą. Używa się z reguły określenia wobec choroby walka. Nie chcę teraz tego akurat tutaj bardziej roztrząsać, natomiast chcę się skupić na czymś innym. Czy akceptacja śmierci według ciebie może spowodować, że człowiek przestaje walczyć z chorobą i zanika w nim tak zwana wola życia, wola walki? To jest bardzo ciekawe pytanie i z moich takich, nie wiem, obserwacji i myśli, myślę, że nie. W takim sensie dam ci taki przykład z badań i statystyki wokół hospicjów. Kiedy osoba jest nieuleczalnie chora i jest w fazie terminalnej choroby, to wtedy włącza się opiekę paliatywną. W sensie przez hospicjum domowe albo stacjonarne. I ja zawsze byłam pod wrażeniem, kiedy słuchałam wykłady, prezentacji Michała Błocha. On jest lekarzem paliatywnym w hospicjum dla dzieci. I on na swoich wykładach często pokazuje taką statystykę, że osoby, które są pod opieką paliatywną, w sensie nie pod opieką medycyny, która próbuje ratować albo przedłużać życie, tylko są pod opieką, która dba o jakość życia i o komfort, że statystycznie ci pacjenci żyją dłużej. I to jest totalnym takim zaskoczeniem, że kierunek medycyny, który akceptuje śmierć i nie próbuje ingerować w proces umierania, tylko dbać o komfort, że to tak naprawdę ma nawet potencjał, żeby przedłużyć życie. Nie? I to jest na przykład taki jeden argument, który by powiedział, że świadomość śmierci niekoniecznie zniszczy w nas motywację i chęć do życia. Może nawet przeciwnie. Wiesz, pomyślałem sobie o tym teraz z punktu widzenia fizjologii. W momencie, kiedy zaczynasz akceptować śmierć, to znika z twojego ciała wiele obaw. Jeśli znika obawa, znika stres. Stres wpływa bardzo negatywnie na proces chorobowy. Pytanie właśnie, czy jeśli tam jest w tym spokój, w tym hospicjum, jeśli tam jest akceptacja śmierci, to czy jednocześnie nie ma mniej stresu, dzięki właśnie któremu paradoksalnie te osoby żyją dłużej, bo nie, część energii życiowej nie jest zjadana właśnie na ten stres, prawda? To się nazywa fachowo kompensacja, na skompensowanie tego stresu. Tak, bardzo ciekawa. No i to się tak teraz pojawiło, jak cię słuchałem. Może coś w tym jest. No. Badania. W każdym Trzeba razie zrobić badania. Akceptacja śmierci. Właśnie nie wiadomo teraz, w jaki sposób ona ma efekt na długość życia, ale myślę, że absolutnie można powiedzieć, że ona ma wpływ na, nazwijmy to, jakość umierania. Nie? Czy ktoś umiera spokojnie, czy w takiej atmosferze walki, porażki.
Byłam świadkiem tego, że ludzie znajdowali w tych ostatnich tygodniach albo dniach jakiś rodzaj spokoju. I często jest tak, że ta osoba, która umiera, jest kilka kroków do przodu w relacji do rodziny. Że ta osoba, która jest chora, się zbliża do jakiegoś takiego stanu, nazwijmy to akceptacji, natomiast cała rodzina jeszcze jest w tej atmosferze, trzeba coś zrobić, trzeba coś jeszcze działać. Powiedziałaś o tym, że warto w żałobie wyjść naprzeciw potrzebom przede wszystkim tej osoby, która przeżywa stratę. Cieszę się, że też zwróciłaś mi uwagę na słowo, które użyłem, tragedia, bo użyłem go nieświadomie nawet. Jest to tak głęboko zakorzenione. A więc wracam do słowa strata, czyli wyjście naprzeciw potrzebom, zrozumienie, akceptacja dla jej potrzeb, nawet jeśli to jest, nie wiem, płacz dzień i noc. To jest ten punkt wyjścia, który słyszałem z twojej strony. Powiedz, co jeszcze? Co przede wszystkim chciałabyś przekazać ludziom? Co myślisz, warto, żeby ludzie jeszcze wiedzieli o tym, czego nam brakuje najbardziej w tym podejściu do śmierci? Bo w zasadzie powiedziałem teraz o samej żałobie, ale chciałbym jeszcze zapytać ogólnie, co ty byś chciała, żeby ludzie wiedzieli o tym? Wiesz, mi się wydaje, że obecnie w ogóle ten poziom edukacji o różnych tematach związanych ze śmiercią jest bardzo, bardzo niski. Że na przykład przeciętny człowiek nie wie nic na temat tego, jak wygląda proces umierania. Co się wtedy dzieje z naszym ciałem na przykład. I to akurat jest wiedza, która może dwie generacje wstecz była w społeczeństwie, w kolektywie, w rodzinach. Bo wtedy ludzie umierali w domach i mniej więcej każdy w różnym momencie w swoim życiu był świadkiem tego, nie? I widział, jak to wygląda. Tak po prostu mówiąc, jak to wygląda, kiedy człowiek umiera. I wiedzieli, jakie wtedy są znaki ciała, jakie są może takie trochę fazy tego umierania. I no, a możesz o tym w dwóch takie słowach fazy, jak się zmienia oddech, jak się zmienia temperatura kończyn, jak się zmienia kolor skóry. Bardzo takie podstawowe rzeczy. I dzisiaj to jest traktowane jako taka wiedza totalnie specjalistyczna, nie? Że tylko lekarze albo tylko personel medyczny. I też to, co się dzieje z ciałem po śmierci. No, to też po prostu ludzie to wiedzieli, bo to widzieli. I teraz to jest takie, oj, teraz tylko eksperci, tak, fachowcy z branży funeralną wiedzą, co się wtedy dzieje i co się wtedy robi. I ja bym chciała, żeby ta wiedza wróciła do ludzi. I wokół tego krążą też te moje różne działania edukacyjne. Że w tej chwili jestem właśnie w trakcie przygotowania webinaru na temat tych znaków umierania. Siedzę nad tym od dawna, cały czas trochę się zbliżam do punktu, żeby w końcu to zrobić i myślę, że w styczniu to zrobię. Bo to jest wiedza, która każdej osobie może się przydać w pewnym momencie. Na przykład kiedy w tym roku umierał mój wujek, ja mu towarzyszyłam tam przez kilka tygodni, to ja widziałam tam wszystkie te znaki i objawy, które wcześniej widziałam też u innych ludzi, ale też z różnych szkoleń, z wiedzy teoretycznej. I to tak masywnie zmniejszyło mój lęk. To było niesamowite, bo wokół umierania bliskiej osoby, no jest bardzo dużo emocji, jest tyle smutku, gniewu i tak dalej. I to trudno to zmienić. Natomiast lęk bardzo można zmniejszyć przez właśnie edukację, przez informację. I no tu widzę duże pole do działania dla siebie i dla tej naszej inicjatywy Instytutu Dobrej Śmierci, żeby tą wiedzę z powrotem wnieść do,
do społeczeństwa. Czyli tak jak cię słyszę, to co możemy zrobić, to przede wszystkim zacząć ze znajomymi, otwartymi, rozmawiać o tym temacie. Dwa, obserwować działania twojego instytutu, twojej strony, tego co się dzieje, chociażby tego webinaru. Ale ja potrzebuję cię jednak dopytać, żeby się dowiedzieć przynajmniej w kilku słowach, jak wyglądają te etapy. Powiedziałaś temperatura, powiedziałaś coś stopy. Możesz to troszeczkę konkretnie są określić? Objawy, które się pojawiają bardzo często, nie? Że na przykład w tych ostatnich godzinach albo kilku dniach cofa się krew do środku ciała, nie? Że jest raczej taka cyrkulacja, która prowadzi krew do organów wewnętrznych, ale już coraz mniej do rąk i do dłoń. Blady, czyli kończyny stają się coraz bledsze wtedy, tak? Zimne, no i to jest normalne. I to, że bardzo się może zmienić oddech, że rytm oddechu może się mocno zmienić, że mogą być takie długie fazy braku oddechu i nagle takie i potem znowu przerwa długa. Taki zupełnie inny rytm oddechu. I te różne rytmy oddechu, one nawet mają nazwy medyczne. Nie? Jest rytm na przykład Chain-Stokes oddech. Można sobie na YouTubie oglądać, jak brzmi taki rytm oddechu. I to jest taki typowy rytm oddechu w ostatnich 24 godzinach na przykład. Nie? I kiedy ludzie wiedzą o tym, no to po prostu wiedzą, aha, to jest teraz to. A kiedy nie wiedzą, to myślą może, o Boże, muszę pozwać karetkę. Nie? I wtedy dzwonią do karetki, karetka zabiera tą osobę i wtedy ta Panika. Osoba zamiast umierać spokojnie we własnym łóżku, umiera w karetce, otoczona obcymi ludźmi, hałasem i atmosfery niepokoju. Nie? Więc to ma... No kurczę, ta edukacja jest kluczowa. No? Albo to, że ludzie w tych ostatnich tygodniach często są w takim innym stanie świadomości i mówią w języku symbolicznym. No? Że mówią, często opisują jakieś osoby, które są w pokoju, albo jakieś zwierzęta, albo jakieś istoty, jakieś anioły, których my nie widzimy. I tu w ogóle nie chcę wejść w kwestię, czy to jest, jak to tłumaczyć, tylko to jest bardzo, bardzo częste zachowanie osób umierających, że one są w takim stanie gdzieś między jawą i snem i żeby wtedy nie dawać oporu i powiedzieć, no babciu, co ty mówisz, nie ma żadnego anioła w tym pokoju, tylko żeby, aha, babcia widzi anioła, okej. Babciu, chcesz mi powiedzieć coś, co robi ten anioł, nie? Albo po prostu to zaakceptować. I to są takie rzeczy, o których ja na przykład rozmawiam z rodzinami, żeby ich trochę przygotować na to, co się może wydarzyć w tych tygodniach i żeby to zaskoczenie się pojawiło w tej rozmowie ze mną, a nie później, kiedy to się wydarzy realnie. Myślę, że te kilka zdań, które teraz powiedziałaś na temat tych etapów jest takim dobrym pierwszym krokiem, aby właśnie się do tego przyzwyczajać, zaznajamiać. I podejrzewam, że wiele osób słuchając tego czuło dyskomfort, bo to jest właśnie to zbliżanie się do tego tematu i pierwszy krok w kierunku akceptacji. Jeśli ktoś będzie chciał, zrobi kolejny. Jeśli nie, no to zrobił przynajmniej już ten i... Tak sobie też myślałem, że to, co robisz, ta działalność instytutu, to jest na pewno ruch w dobrą stronę. Ja dosyć sporo medytuję i też interesuję się kulturą wschodu i wiem dobrze, jak bardzo w kulturze Dalekiego Wschodu jest przygotować się do właściwego odejścia. Przypomniało mi się to, co powiedziałaś odnośnie tego spokoju, że właśnie tego się uczysz, medytując, praktykując, uczysz się łagodnie odejść w spokoju. No, jest też inny kawałek związany z reinkarnacją. Oni też to robią dlatego, że podobno to, w jaki sposób odchodzisz, ma wpływ na twoje kolejne wcielenia. Cóż, myślę, że
jest czy nie ma reinkarnacji, można na wszelki wypadek spokojnie odejść, nie mamy nic do straty, a zyskać możemy całkiem sporo. Aniu, powiedz, jak my w Polsce wyglądamy z tą edukacją względem innych państw? W zasadzie no, myślę, że na Zachodzie są już dużo dalej z tego wynika, skoro w Niemczech w końcu się uczysz, czy tam dowiedziałeś się, że w Anglii w zasadzie już są dwa kroki przed nami. Nawet nie wiem, czy to porównanie z innymi krajami dużo da, bo widzę, że w Anglii dużo się dzieje, że tam jest ten ruch hospicyjny bardzo mocno częścią publicznej debaty, że tam jest też dużo więcej inicjatyw i wydarzeń i szkoleń i tak dalej. I z tego, co na przykład obserwuję w Niemczech, to też jest całkiem sporo takich inicjatyw, ale to jest coś, co się rozwijało na przestrzeni ostatnich 20 lat, może nawet 10, i bardzo pośpieszyło w ostatnich 5 lat. No, że na przykład ten zawód towarzysza w żałobie, to istnieje tak od 25 lat mniej więcej, ale w ostatnie 5 lata robiło tak nagle taki, że nagle dużo więcej osób wie o tym, że istnieje ten zawód. Jest dużo więcej szkół, które szkolą w tym zakresie. Więc to nie jest taki, no, historyczno-społecznościowo patrząc, 5 lat to jest jak 5 minut. To jest coś, co może w Polsce się też wydarzy w najbliższych kilku lat. Nie wiem, w sensie ja teraz już widzę, że coś się dzieje, że jest coraz więcej ludzi, które w tym kierunku działają, że dostajemy właśnie w kontekście tej inicjatywy Instytutu Dobrej Śmierci, dostajemy bardzo dużo pozytywnego feedbacku, zapraszają nas do współpracy bardzo fajne instytucje inne. I więc ja jestem bardzo dobrej myśli. Ja jestem optymistyczna, że to się rozwija właśnie w tym kierunku, w którym to wszystko się ma rozwijać. Cieszę się bardzo i również mam takie skojarzenia. Cóż, Aniu, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że temat tego podcastu w jakiś sposób przybliżył temat nieuchronny, który nas wszystkich dotyczy, do naszego życia. Część osób to zachęci i pójdą dalej. Z niecierpliwością czekam zatem na Twój webinar w styczniu. Tak? Już w tym momencie się klamka zapadła, masz przewalone. Dobra, robię to. Nie wiem, czekam. Więc będą czekać. Na pewno myślę, że ktoś ze słuchaczy będzie zainteresowany i będzie chciał to, jak to się mówi, pociągnąć dalej. A tymczasem pięknie Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam Cię również do opisu pod nagraniem, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje oraz różne linki związane z tym odcinkiem. Pamiętaj, że możesz słuchać tego podcastu na większości znanych serwisach związanych z podcastami, w tym na Spotify oraz YouTube. A jeśli tematyka poprawy jakości życia jest Tobie w jakikolwiek sposób bliska, zapraszam do grupy Jak Żyć Lepiej na Facebooku oraz polubienia fanpage'u o tej samej nazwie. Pozdrawiam serdecznie.